Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio. To już jest 39 odcinek z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów, edycja rozszerzona. Wybaczcie, że nie było Wiedźmina wczoraj, ale byłem bardzo zajęty i dzisiaj, no nie wiem, czy wrzucę jeszcze Borderlandsa, a jak nie, to go wrzucę jutro. I miejmy nadzieję, że będzie coś jeszcze, nie wiem, z Counter Strike'a bądź Dead Space'a. Ale ten tydzień będę miał troszeczkę zawalony, ale myślę, że i tak będą filmy codziennie, chociaż po jednym albo dwa na dzień. To w zależności oczywiście też będzie od mojego czasu. Dobra, Remuelcie, stawaj. Gratuluję, do walki. Gratuluję, Wiedźminie. To byli moi najlepsi ludzie. Fakam ci pokazuję. Właśnie. Jeżeli nie chcesz skończyć tak jak oni, uwolnij Triss. Zadziwiasz mnie. Jak można narażać życie dla wiedźmy? A widzisz, można. On wszystko. Posiada informacje, które są dla mnie bardzo ważne. To rozumiem. Jesteś nadzwyczaj rozsądny jak na Nordlinga. Twoje uznanie wiele dla mnie znaczy. A powinno, bo ja z kolei mam informacje o niej, które mogą cię zainteresować. O czym mówisz? Twoja przyjaciółka i pozostałe wiedźmy spiskowały przeciwko waszym władcom. Co ty pieprzysz? Mam ci odciąć łap? Łżesz. Tak myślisz? Triss była wierna koronie. Głupiś. Tak to jest, jak cycki odbierają rozum. O ty gnido. Nie przekonałeś mnie. W tej chwili nie ma to już znaczenia. Dzięki naszej pogawędce moi ludzie ściągnęli posiłki. Może wreszcie zaczną walczyć jak mężczyźni. Czas, żebyś poznał prawdziwą siłę cesarstwa. Dobra, stawaj do walki, kurde, łysy cwaluchu. Okrążyć go! Zamknij pysk. No i już dostaję z kuszy. Kur... Ja mam zginąć? Dobra, fajnie, że jeszcze się tu palę. No kurde, co mi uciekasz? No. Dobra. No i znowu mam lowa. Ledwie skończyłem jedną walkę. Kurde. Co? Co? No mi to... Jezu, ja zaraz zginę znowu. Jestem na low. To jest gorzej. Być na low. Dobra. Zamknij tą pustą, łysą japę, no. O, trzech tarczowników. Zaraz będę z wami spokojnie tutaj walczył, tylko dajcie mi tutaj moment. O. Dobra, za gówno wasze nasrane. O, tu też jest Remuald. O, Remualda nie będzie tak łatwo unik. Dobrze. Pudło. Dobra, jakoś tutaj muszę się postarać. O, tam mamy przeciwnika na low. Dobra, pokonany. Przynajmniej gnoja ubiłem. Okej. Ło! To było akurat zręczne posunięcie, ale ja już jestem bez wigoru, więc przez chwilę pokręcimy się w kółeczko, dopóki tych... No patrz! O, dobrze ci tak. Dobra, teraz już jest was coraz mniej. O, wykończenie! Masz, gnoju! A, i łeb odcinamy. Tylko mi nie zwin. Dobra, unik. No, prawie sam zostałeś. Jeszcze tylko ciężko zbrojna szuja. Którym by się zająć, ale Remualda powinienem zostawić na koniec, bo to jest boss. Dobra. Dobra, chciałem go jakoś odepchnąć, żeby mi nie przeszkadzał. Ło! Ty! Ło! Ja pierdziel, w samą porę użyłem tego, bo jeszcze trochę i byłoby naprawdę już po mnie. Kurde, już po tobie, łysy. Za
nie do rozwoju. Kurde, chory psychicznie na Downa, Remuald, kurde, jakiś tam. O, klucz do więzienia, Triss. Zajebiście, pancerz z Vicovaro. Co to jest za pancerz? Ekwipunek, otwierać mi. Co to jest za pancerzyk? No, 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 całkiem rzadki. Nie powiem, że nie, ale... O, maksymalny udźwig Geralda. Bierzemy ten pancerz. Kij mi z tego, że to zbroja z Mahakamu, epicki. Ten jest rzadki. Ach, tak rzadki. No co mi zdejmujesz, kurde, na Golasa nie będziesz chodził. Magiczna osnowa. Tak, premia do obrażeń. I Dublade, premia do obrażeń. A może coś innego, żeby wiecie. Nie było. Zaraz żywotność. Wzmacna. A, to są same gówna. To wiecie co? Dajemy sobie tu Dublade. Dziękuję bardzo. I nasz pancerz już jest OP. No może nie jest najlepszy, ale jest naprawdę wydajny. Jakieś tu gówna? Gówna, same gówna. Dosłownie. Dobra, ubiliśmy tego całego Remualdzika. Może byś wypił jeszcze miksturkę, bo marnie wyglądasz, a ja nie chcę, żebyś, wiesz, mi tu jeszcze padł szybko. Dobra, wypij se mangustę. Masz moje pozwolenie dzisiaj. Jeszcze jestem w dobrym humorze, to możesz sobie wziąć. Teraz trzeba uwolnić Triss Merigold. Tak. Oczywiście jeszcze nie skończymy gry, bo mamy misje poboczne, zrobimy je wszystkie. A ty, jeszcze jakieś namiociki. Hola, hola. List do Fitz Osterlena. Gównena, kurde, ja zresztą nie powinienem tego brać, bo to mnie już szczerze mówiąc nie interesuje. Jego los zdechł i jakoś mnie to już nie interesuje w ogóle. Dobra, tu mamy oreny, tu się troszeczkę wzbogaćmy o złoto. Teraz chyba tutaj idziemy, tak, tu są te nasze lochy, ale niestety mamy straż. Nie, nie ma straży. Oj, Triss, moja bidulko. Jakby to powiedział Remuald, tylko patrzę na cycki. Nie. Wy jesteś w błędzie, Triss. Idzie twój heros już do ciebie. Spokojnie. Do łoża jeszcze przyjdzie czas. Może już lepiej o tym nie myślmy, tylko weźmy się do roboty. No ładnie, ładne się dzieci rzeczy tu działy. Czemu ty krw? Dobra, gadamy z nią. Geralt? Tak, to ja. Widzisz? Przez trzy akty szukałem cię. Może dwa raczej. Nie spodziewałaś się mnie. W Nilfgaardzkim lochu można się spodziewać jedynie odwiedzin kata. Torturowali cię? Próbowali różnych sposobów. Ale niczego im nie powiedziałam. To dobrze, że żyjesz. Przymierzyłem kawał świata, żeby cię znowu zobaczyć. Wiem, ile cię to kosztowało. Nigdy tego nie zapomnę, słyszysz? Nigdy. Dobrze, dobrze. Dla przyjaciół mogę wyrżnąć pół Nilfgaardu. Wiem, że należysz do loży, Triss. Skąd wiesz o loży? A jakie to ma znaczenie? Loża stoi za zabójstwem Demavenda. Geralt, ja... Ciii. Ufam ci. No właśnie. Należę do loży, to prawda. Podobnie jak 11 innych czarodziejek, ale jeżeli myślisz, że jestem odpowiedzialna za jej działania, to się grubo mylisz. Loża czarodziejek to teatr dwóch aktorów. Sheila i Filipa dawno ją zdominowały. Aha. Do tego stopnia, że nie wiedziałaś o planowanym morderstwie? Do tego stopnia, że przestałam być zapraszana na spotkania. Aha. Dlaczego? Straciły do mnie zaufanie. Bo się z nimi nie zgadzałaś? 12 kobiet bardzo rzadko się ze sobą zgadza. Problem polegał na tym, że... Na czym? Że byłam blisko ciebie. Jeżeli Sheila boi się kogokolwiek, to tylko Geralta z Rivii. Loża chciała mnie przekonać, że nasza bliskość jest im na rękę. Manipulowały mną. Przeze mnie podawały ci starannie wybrane informacje. Naginały fakty w zależności od potrzeb. Nadal jesteśmy sobie bliscy. I nadal mogą to robić. Nie obrażaj mnie. No. Czy jej wierzyć, czy jej nie ufać? To jest pytanie. No i co mogę z tobą zrobić? Taka poobijana, taka ranna.
taka, kurczę, bidulka z drugiej strony wyrżnęła. No może nie, ona sama była współudziałodawczynią tej całej rzezi Devavenda. Należała sobie do tej loży, ale no coś zrobiła, należała do tej stowarzyszenia, organizacji. Dlatego... Co by tu powiedzieć, żeby po prostu ją tak nie zrazić? Może jej powiedzieć, że jej nie ufać? Można ją zostawić tutaj, ale nie. Myśmy pół Nilfgaardu przeszli, żeby ją ratować, dlatego jej wierzymy. Uspokój się, Triss. Co prawda Renwald F. Madsen twierdził coś zupełnie innego, ale jeśli mam wybierać między twoim słowem, a słowem jakiegoś nilfgaardzkiego szubrawca, wybieram twoje. A teraz powiedz mi wszystko, co wiesz. Muszę wreszcie poznać prawdę. Po masakrze na Tanet długi czas nie było żadnego czarodziejskiego gremium. Działałyśmy w rozproszeniu. Filippa postanowiła założyć nową organizację. Tym razem tajną. Kiedy zostałam zaprzysiężona, nawet przez myśl mi nie przeszło, że już wkrótce plany loży pozostaną utajnione nawet dla jej członkiń. Jak wiesz, Filippa uznaje tylko wielkie przedsięwzięcia. Przedstawiła projekt utworzenia silnego państwa, które byłoby kontrolowane przez czarodziejki. Nie dziwię się, że królowie występują przeciwko czarodziejkom. Nikt nie lubi spiskowców. Filippie i Shiri nigdy nie brakowało zapału ani pomysłowości. Żeby kierować mocnym państwem, należało je najpierw stworzyć. Znaleźć bogatą krainę, odpowiedni układ polityczny i kandydata na władcę, którym można manipulować. Shila wybrała Dolinę Pontaru, Demavenda i Stenis. Demavend nienawidził czarodziejów. Nie mniej niż Henselt czy Radovid. Shila z Filippą uznały, że Demavend to najsłabszy władca. Jego syn Stenis jest chwiejny jak chorągiew na wietrze. Kto kontroluje Dolinę Pontaru, kontroluje północ. Nie zapominaj, że to w Edirn pojawiła się buntowniczka z ludu głosząca ideę nowego państwa. Na jednej z narad zapytałam wprost, jak wyobrażają sobie obalenie Demavenda. I to była ostatnia narada, na którą zostałam zaproszona. Po śmierci Demavenda nabrałam podejrzeń, ale nie miałam żadnych dowodów. Filippa mnie zbywała. Gdy wybrałeś się na spotkanie z Jorvetem, a Shila zajmowała się truchłem Keirana, zeskanowałam fragmenty jej megaskopu. Dowiedziałam się wtedy, że Shila kontaktuje się z Leto. Dlaczego mi o tym nie powiedziałaś? Chciałam! Ale potem już się nie spotkaliśmy. Na pewno? Leto musiał mnie śledzić, kiedy weszłam do kwatery Shili. Potem zmusił mnie do teleportacji w okolice Vergen. Rozmawiałeś z nim? Nie był agresywny. Już w Vergen powiedział mi, że to Shila zleciła im zabójstwo Demavenda. Aha. Im, to znaczy wiedźminom ze Szkoły Żmii. Wspólnie z Shilą przygotowali zamach. Dlaczego ci o tym powiedział? A czy to ważne? Nie lubię, gdy spiskowcy nagle stają się szczerzy. Przestań, Geralt. W czasie teleportacji do Edirn doszło do zakłóceń w komunikacji. Mocno się poobijałam. Spotkałem trolla, który się w tobie zakochał. Uratował mnie. Opatrzył rany. Ale potem zaczął mnie traktować jak kanarka w klatce. Uciekłam. Wiedziałam, że w pobliżu jest Filippa. Postanowiłam pójść do niej i zagrać w otwarte karty. Może Leto chciał właśnie tego. W domu zastałam tylko jakąś kobietę. Myślałam, że to służąca albo kochanka Filippy. Zanim zdążyłam otworzyć usta, zostałam obezwładniona czarami. Nie spodziewałam się ataku. Nie umiem opisać bólu odczuwanego w czasie kompresowania ciała. Jakby łamali ci wszystkie kości. Jeszcze gorzej jest przy powrocie do normalnej postaci. Filippa nie wiedziała, że jej kochanka jest szpiegiem Nilfgaardu. Zostałam przeniesiona aż do Lochmuin. Odczarowała mnie Asire, zanim ją zamordowali. Shilard mnie przesłuchiwał, ale niczego się nie dowiedział. Gdyby nie ty, poćwiartowaliby mnie. Dopiero w lochu połączyłam wszystkie elementy układanki. Teraz wiesz już wszystko. A może jeszcze zadamy ci parę pytań, jakby to było tradycyjnie Q&A dla Triss, no to zadamy jej parę pytań. Dowiedziałaś się, co Shila robiła we Flotsam?
Przecież nie przybyła tam tylko po to, żeby zarobić parę orenów za zabicie potwora. Oczywiście, że nie. To miało jakiś związek z Leto i z Coyatel. Czego chciała od Jurveta? Wiewiórki to as atutowy Saski. Podejrzewam, że Shilla chciała wiedzieć, co zrobią w obliczu wojny z Henseltem. Kto w takim razie zlecił zabójstwo Foltesta? Nie mam pojęcia. Być może po udanym zamachu na Demavenda Shilla z Filippą postanowiły pójść o krok dalej. No to suki. To byłoby głupie. Zabójstwo Demavenda otworzyło furtkę do panowania nad Doliną Pontaru. Właśnie. Po roku ludzie zapomnieliby o królobójstwie, a Loża mogłaby dalej wcielać w życie swój plan. Przecież zlecając zamordowanie Foltesta, musiały wiedzieć, że ludzie tacy jak Roche nie spoczną, dopóki nie wyjaśnią całej sprawy. Jedno jest pewne. Foltesta zabił Leto. A Shilla z nim współpracowała. No, to wiadomo. Saskia znała plany Loży? Nawet nie wiedziała o jej istnieniu. Uwierzyła w bajkę Filippy, że czarodziejki bezinteresownie wesprą niepodległe państwo w Dolinie Pontaru. Saskia miała poparcie ludu. A Filippa miała poparcie Saski. Saskia jest zdana na łaskę Filippy. To było do przewidzenia. Filippa musi mieć wszystko pod kontrolą. Przeliczyła się, przyjeżdżając do Loch Muin. Radowid wtrącił ją do lochu i kazał oślepić. To niemożliwe. Było możliwe. Na razie musi mi to wystarczyć. Więcej dowiemy się na obradach. Zamierzasz na nie pójść? Straciłeś pamięć, więc nie wiesz, jak wyglądał świat przed masakrą na Tanet. Wiem. To znaczy, że... O mojej przeszłości porozmawiamy później. Dobrze. Gdyby istniała Rada i Kapituła, nigdy nie doszłoby do królobójstw. Nie byłoby tak częstych pogromów. Pojawiła się możliwość reaktywacji tych instytucji. Nie można zaprzepaścić takiej okazji. Unormowanie relacji między władzą i magami to jedyna szansa na pokój. I koniec Loży. Loża i tak jest już skończona. Jeżeli królowie dowiedzą się, że stała za morderstwami, zacznie się polowanie na czarownicę. Możemy temu zapobiec. Jestem za ukaraniem winnych, dlatego pójdę tam i wyznam wszystko, co wiem na temat działalności Filippy Eilhart i Shilly de Tancred. Żebyś nie miała przesrane. Zatem chodźmy. Aha, i to już od razu? No dobra, to idziemy, Triss. Trochę pogadanki było, mocnej. Ale, no, uwolniliśmy ją siłą rzeczy. Chodź, Triss, chodź. Ci Nilfgaardczycy to twoje dzieło? Zbyt ślepo ufali swojemu dowódcy. Ty ich wszystkich zawiłeś? Oczywiście. Sami się nie pozażynali. No pewnie, ja tu jestem Cox. Hardcore Cox. I tak dalej. Nie, chyba źle idziemy. Sorry, że cię popycham troszeczkę. Wiem, nieładnie. Tylko jak iść teraz, tak? Kurczę. A to chyba te drzwi. Bo innych... O, otwarte jeszcze kluczem. Wyjmę jeszcze miecz. Jakby tak mieli mnie tutaj. Znowu jakieś listy, kurde. A, to pamiętam. W poprzednim odcinku żeśmy się tak napieprzali. Ostro. To więc uciekamy teraz. Tu coś jakaś. Nie. Oreny. Nie ma. Bierzemy hajsy. One się przydadzą. Dobra. Znowu otwarte kluczem. Czemu? Bo mamy. Dobra. Trzeba uciekać. Ja nie chcę jeszcze obrad. Poważnie. Rozdzielmy się. Aha. Reszta Loży na pewno o tym pamięta. Drugi raz nie dam się skompresować. Niektóre czarodziejki zdziwią się na twój widok. Uważaj na nie. Nie martw się. Poradzę sobie. Tam jakieś spotkamy psy, się na obradach. Dobrze. Okej, okay, dobra. Mamy level up. Co lagujesz? Jak mamy level up, to wiadomo. O, 4 talenty. To idzie co w ogóle zużyć. Znak Igni, tak ulepszymy sobie. Dajmy taki upgrade. Spotęgowanie magii. A weźmy to. Fatalne zauroczenie. Nie używam akcji, szczerze mówiąc. Ale mogło być to skuteczne wyładowanie. Lubię to było na więcej celów. Liczba rażonych. Aha. Ulepszony znak akcji. Ulepszony znak Irden. O, na Irden też się przyda. A można już zmutować nawet. Żywotność, mutagen.
O, adrenalina przy trafieniu. Dajmy sobie taki mutagen. I magiczna witalność. O. A za chwileczkę. Mocnienie glifu. Łączymy się ze sobą. O. Dobre. Przepływ energii. Szansa na efekty krytyczne. Zastanawiam się. Ja bym wziął jeszcze to. O. I dla mnie jest git już. No, trochę żeśmy olali alchemię, ale to tylko dlatego, że bardziej podjąłem się działań magii. Okej, dobra, te pieski nam nic nie zrobią. Na razie nie będziemy wchodzić do amfiteatru. Dzienniczek i mamy jeszcze misję do zrobienia. Czyli pokerową twarz Flotsam. Właśnie, mieliśmy to zrobić odcinek temu. Ale... nic ciekawego. Oj, piękny dziś dzień. Aha, to już się zaczynają jakby takie... O, chyba żeśmy źle. Nie, dobrze idziemy chyba. Zresztą zaraz zobaczymy, co tu się będzie działo. A kimże ta postać jest? Teraz mi to mówicie? Nie pracuję z czarodziejkami. Wycofuję się. O co chodzi? Będziecie się bić? Kapituła zakazała pojedynków. Nie możesz się tak po prostu wycofać z umowy. My też mamy swoje zobowiązania. Zresztą wziąłeś już część pieniędzy. I zamierzam je zatrzymać. Lepiej za mną nie idźcie. Ciekawe. Chyba już tych dwóch typów widziałem. Wiedźmin Geralt, co za spotkanie? Ze Flotsam. Możemy porozmawiać? No dobra. Jak tam chcesz. Nie sądziłem, że się jeszcze spotkamy. A już na pewno nie tutaj. Lochmuin to intrygujące miejsce. Zwłaszcza dla naukowców. Potrzebujemy kogoś do ochrony ekspedycji. Aha. To wiedźmińskie zlecenie. Dlatego musi kosztować. To oczywiste. Nasza mocodawczyni nie szczędzi pieniędzy na przedsięwzięcia naukowe. Możesz się spodziewać sowitej zapłaty. Po wykonaniu zadania. Przed spodziewam się zaliczki. Wolelibyśmy rozliczyć się całościowo. A chcecie posmakować? Bo ja nie lubię skoków. Proponujecie mi niebezpieczną robotę. Za to się płaci. Częściowo z góry. Jasne? Po co te nerwy? Zapłacimy ci z własnej kieszeni. Dużo tego nie będzie. Co powiedziałeś? Odbierzemy sobie od czarodziejki po odnalezieniu pracowni Ebderheny. Czas nagli, do rzeczy. Czarodziejka wyjaśni ci wszystko. Właśnie do niej idziemy. Ja tylko powiem, że chodzi o Ebderhenę. O jego pracownię, bo Ebderhena nie żyje. Co? Pamiętacie eliksir, który dostałem od was we Flotsam? Oczywiście. Jak idzie eksperyment? Były jakieś efekty uboczne? Albo jakieś interakcje z innymi specyfikami? Jak piję wódkę, to na języku rosną mi włosy. Żeś teraz dowalił. Dobra, idę z wami. Pomogę wam. Nie pożałujesz. To klaskasz. Uzyskaliśmy dostęp do dawnej krypty magów. Aha. Znajduje się pod tą wieżą. Nasi towarzysze już na nas czekają. Git, majonez. To jeszcze się przejdę z wami. To było za mało, żeśmy tylko gadali z Triz i ciechali się z tymi całymi Nilfgaardczykami. To chyba teraz tutaj. Oj, piękny trzeba wejść, nie? Tutaj, do tej krypty wchodzimy. O kurde, ale tu ciemno. Masakra. Aha, i tak po prostu takie okrągłe schody. Okej, teraz jesteśmy mega gotowi na mega ryzyko. Dobra. Nie, nie ten miecz, pogięło cię. I co jest? Czemu w ogóle te ataki nie działają tak, jakbym chciał? Kurde, mnie zaraz nie wybeszyły. No kurde, gińże! Tyle w ciebie wwalę, o! Dobra, przynajmniej ty już tu oberwiesz. I pięknie, po jednym upiorze. O, gińże, o! Teraz twoja
Bruxa, o! Z Bruxami tośmy chyba jeszcze nie mieli za bardzo do czynienia. Aaaa! Bolało, nie? To są rezonujące kryształy, a w ogóle... O kurde. Ale mają kopa. Może znak Igni. What the fuck? Może znak akcji? Nie wiem. To jest Gwen, kurde, idioto. Aha. Co się stało? Bez jaj. Co tu mamy? Esencja śmierci. Ha, ha. Oreny z szkło powiększające. Ciekawe. To nic nie działa. Ej, dobra, ja lepiej ten kryształ nie będę walił za mocno, bo kurde, jeszcze się to może dla mnie gorzej skończyć. Lol. Tej drzwi się nie da otworzyć, nie? Lipa. Nie wiem, to chyba te kryształy muszą tu zostać, bo no innego... Innej opcji tutaj nie widzę za bardzo, żeby po prostu coś z tym robić. No chcę stąd wyjść. Dajcie mi wyjść. Dzięki. Okej, to jeszcze niżej trzeba iść. A ja żem poszedł tam, gdzie nie trzeba, no widzicie. Chyba żeśmy teraz nieco przegrali sprawę, ale tu mamy drzwi, dlatego bez obawy zrobimy. Aha, Farid tutaj się mówi. Co to? Bądź gotów. To fuck. Zabił Van Hemara. I wielu innych czarodziejów. Wiem, kto to jest, Cynthia. Cynthia? Masz tupet, żeby przebywać w tym samym mieście co Filipa i nawet nie zmienić imienia. Filipa wypadła z gry. Została aresztowana. A ja miałem nie żyć, ale żyję. Błąd. Poważny błąd. Oj. Proponuję układ. Jaki, kur... He. Dla czarownic Filipy... nie ma. Nie będzie żadnych układów. Koniec z tobą. Ku chwale cesarza! Dobra, giniesz, sucze. Kurde, już po was. Łoty! Taki deal! Ty. O kurde, tu uważać. No nie za dużo tego czarowania. Muszę jakoś tak szybko walić, żeby jednocześnie... Szybko... Do zabicia! Jest! Dobrze, po jednym! Jak dostał kombosa! O kurde! Muszę dużo używać tego Arda, bo on jest naprawdę najskuteczniejszym czarem, jak dla mnie. Dobrze, pudło. Ej, nie, ja się tak nie zgadzam. Ja już mam Lowa. Kurde, ja w takim tempie ich nigdy nie zabiję, a ja jeszcze tylko na tym bardziej ucierpię. Spaduwa. Kurde, ja zaraz zginę. Ty, już zabiłem Cynthię. No to jeszcze muszę tego chłopców ubić. Bo oni będą mi tu sprawiać największe problemy. Dobra. Myślę, że to już nie będzie problem z nimi. Kurde, niech mi się załadują wigory. O, oni się nie ruszają. A no. Pff, swojego trafił, co za debil. Dobra. A, i do zabicia. Kurde, po was już. Trzech ubitych. Znaczy, dwóch i jedna babka. Teraz muszę uważać, bo on sobie użył znaku Gwen. Pieprzony czarodziej, kurde. Co, w berka się bawimy teraz, he? He? Takiś kozak? Już po tobie, już cię wybebeszę. O kurde, zdychaj.
Dobra, żeby mnie się jeszcze tylko bardziej nie oberwało, gdzie ten nasz pizduś się tępnie. I już po tobie, pal się. No, takie kozaki jesteście. No i tajemnice Lok Młyn rozwiązane. Spokojnie. Co? O chuj. Dlaczego nie powodzeniem? O co kurwa, Kaman? Ha? Co, że mnie tak zrobił? A cóż, to chyba definitywnie kończy naszą ekspedycję. Naprawdę nie mogłeś ich oszczędzić? Nie. Bez nich nie sforsujemy zabezpieczeń Ebderheny. Nie było innego wyjścia. Znałem Cynthię i jej metody. Wykorzystaliby nas, a potem się pozbyli. Widzisz? A nauka? Nauka jakoś sobie poradzi. A jakaś nagroda? Tak, 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 to jest prawda. Szkoda, że nie możemy sporządzić kilku pobieżnych szkiców tych nekropolii. A jakaś nagroda? O, to można... mało renów. Powinno być tego więcej, nieco. Ale lepiej już było zabić tych czarodziejów, bo no by sprawiali problemy. Zrobiłem teraz to, co myślałem, czyli zerżnąć te szuje czarodziejskie. No bo byłoby tylko z nimi dużo kłopotu. Uuu, 300 oren... Nie, opłacało się. W pizdu z czarodziejami, ale opłacało się dla hajsów. Chociażby nawet dla tych walonych hajsów, tak? Opłacało się. Kurde, nie. Dobrze. Jeszcze możemy przejrzeć tutaj te kanały. Tego nawet kanałami nie można nazwać przestęp. Kurde, są tu jakieś jeszcze ciekawe rzeczy, czy... Nic już. Nie zaskoczycie mnie. Ty, można iść dalej. I to są chyba właśnie te kanały, przez które mogłem właśnie dojść do samej Filipi Alehart. Ale jakoś mi się nie chciało, albo to jest całkiem jakaś inna droga. A zresztą... O, dobra, chyba żeśmy zrobili błąd. I wiecie co? Może skończymy już odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie 39 odcinka z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów. Zapiszę jeszcze sobie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Powycinam te zgony i zrobię wszystko, żeby odcinek nie trwał dłużej niż pół godziny. A jeżeli będzie trwał pół godziny, to będzie trwał i finito. Dobra, trzymajcie się, na razie. Yo!